prostota, przejrzystość i przyjazność. Takie wartości, przynajmniej zdaniem ministra finansów, towarzyszą wejściu w życie nowego JPK V7M. Niestety przepisy, które wprowadzają to rozwiązanie, niewiele mają z tymi ideami wspólnego. Wiele wątpliwości budzą zwłaszcza kody towarowo-usługowe, tak zwane kody GTU. Dlatego też dzisiaj zajmiemy się tymi najbardziej kontrowersyjnymi. Zapraszam więc na GTU dla zaawansowanych. Zaczniemy rozgrzewkowo od kodu 06 właściwego dla wybranych urządzeń elektronicznych. Przepisy w tym zakresie powołują się na określone pozycje załącznika 15 do ustawy o VAT, w tym m.in. na pozycję 9. Tam znajdziemy jednak folię stretch. Innymi słowy, sprzedawcy tego rodzaju towarów powinni oznaczać w JPK V7M ich sprzedaż w sposób właściwy dla urządzeń elektronicznych. Prawda, że proste, przejrzyste i przyjemne? Dalej niestety nie będzie wiele łatwiej. Przykład: kod 02 właściwy dla różnego rodzaju paliw i 03 dla olejów opałowych i smarowych. Problem w tym przypadku polega na tym, że niektóre kategorie wyrobów mieszczą się tak naprawdę zarówno w 02, jak i 03. W jaki sposób oznaczyć je w JPK V7M? 02, 03, a może obydwoma tymi kodami? Prostota, przejrzystość i przyjazność. Wielu podatników ma też praktyczny problem z grupowaniem 05 właściwym dla odpadów. Tu również przepisy odwołują się do załącznika 15 ustawy o VAT, czyli do de facto klasyfikacji statystycznej PKW i u poszczególnych odpadów. Problem polega jednak na tym, że dla odpadów właściwe są jeszcze dwie inne klasyfikacje statystyczne. Kody CN, notabene podstawowe w grupowaniu statystycznym towarów na potrzeby ustawy o VAT, ale także kody z rejestru odpadów na potrzeby BDO. To na te właśnie rejestry, na rejestr BDO najczęściej patrzą właśnie podatnicy i mylnie zakładają na jego podstawie, że wcale nie mają obowiązku oznaczenia danego towaru kodem 05. Mylnie. Prawdziwą wisienką na torcie grupowania GTU jest kod 12 dla usług niematerialnych. Prawodawca co prawda wyrecytował nam w przepisie, o jakie usługi mu chodzi, niestety jednak tym razem zupełnie nie odwołał się do jakiegokolwiek grupowania statystycznego. Co to oznacza? Wiele podmiotów świadczy przykładowo usługi marketingowe, reklamowe czy doradcze w ramach zupełnie innego rodzaju usług i ma duże wątpliwości, czy powinni tego typu transakcje kodem 12 oznaczać. Żeby daleko nie szukać, niedawna interpretacja indywidualna podatnika, który prowadzi działalność w zakresie prowadzenia profili w mediach społecznościowych, sam siebie nazywa doradcą, choć de facto usług doradczych nie świadczy. Pytanie, czy swoje usługi powinien oznaczać kodem 12? Prostota, przejrzystość i przyjazność. Czas na wnioski, a wnioski są takie, że każdy błąd w JPK może nas słono kosztować i nie chodzi tu tylko i wyłącznie wcale o program 500 minus za każdy błąd, ale także o odpowiedzialność karno-skarbową, która w porównaniu do dotychczasowych przepisów określona została znacznie szerzej. Jak zabezpieczyć się przed tego rodzaju ryzykami? Minister finansów mówi PPP, my mówimy zaś WIS. Być może bowiem dobrym pomysłem jest wystąpienie z wnioskiem o wiążącą informację stawkową, by zabezpieczyć klasyfikację statystyczną danego towaru lub usługi. Zwłaszcza, że w świetle tzw. Slim VAT możliwe to będzie również do towarów określonych w załączniku 15 do ustawy o VAT. To jednak temat na zupełnie inną historię.